Dawno, dawno temu pewien mądry człowiek powiedział do mnie: posłuchaj. Świat, który nas otacza, chętnie jest doświadczany przez nas jako coś stałego, niezmiennego, o ustalonym rytmie porządku, o niezmiennych zasadach działania. W naszym świecie, w takim świecie, po dniu przychodzi noc, po nocy dzień. Po styczniu przychodzi luty, a po lutym marzec. Po wiośnie przychodzi lato, po lecie jesień. Po jesieni zima. Wszystko ma swój czas, swój rytm, swój porządek. I tak tego doświadczamy, takiej stałości. I kiedy pośród tej stałości nagle pojawia się dzień szczególny, inny, inny. Pośród rytmiczności, porządku. Są też dni, w których coś się kończy. Taki dzień, który jest przypomnieniem, że wszystko, co ma swój początek, ma także swój kres, że nic nie jest bez końca, że nic nie trwa wiecznie. O takim dniu możemy powiedzieć, że przychodzi znienacka jak potrzask, w który wpadamy, dzień, w którym odkrywamy, że coś się nieodwołalnie skończyło. Coś, co było, wydawało się, że będzie trwać wiecznie, a nagle się kończy. Dzień odkrycia, że przeminęło. Pierwsza prawdziwa kłótnia, która nie przynosi prawdziwego pojednania. Taka kłótnia, która mówi, że to kres zakochania. Że już nie wróci ten niewinny błogostan. Taki, jaki trwał do tej pory. Narodziny dziecka. Często tak upragnione. Też są kresem. Kresem wolności, pozwolenia sobie na brak odpowiedzialności, myślenia głównie o nas, o sobie. Kres tej wolności, którą mieliśmy do tej pory. Dzień, w którym odkrywamy, że miłość pomiędzy dwójką ludzi skończyła się. Że tam, gdzie niedawno był ogień, żar, pasja, namiętność, jest tylko ostygły popiół, pustka, smutek. Dzień pogrzebu kogoś bardzo ważnego dla naszego serca, dla nas. Dzień, który mówi, że już się nie spotkamy, że nie porozmawiamy. Że ta osoba nie usłyszy od nas tych naprawdę ważnych słów. Doświadczenia, które przypominają nam, że to, co w naszym życiu się zaczęło,
musi się też skończyć. Że nadejdzie koniec, nadejdzie kres. Że wszystko jest tylko na jakiś czas. Ale jeżeli tych słów za szybko się nie przestraszymy, jeśli nie zatrzymamy się tylko na pierwszym wrażeniu, to poczujemy, że tu nie ma straszenia, a za to jest coś innego. Jest coś więcej. Coś pięknego. Doświadczenie kończenia to tylko jedna strona, a druga to dalszy ciąg tej prawdy. Prawdy, że koniec zawsze też oznacza początek. Koniec jest początkiem. Kiedy dwoje zakochanych ludzi wkracza w ten okres sporów, kłótni, zakochanie się kończy i pewnie już nie wróci. Podobno z jedną osobą zakochanie przeżywamy tylko raz. Ale może zacząć się coś nowego. Może zacząć się dojrzała miłość, rodząca dojrzałe, pełne, smakowite owoce. Kiedy pojawia się dziecko, to prawda, że już nie będzie takiej swobody, ale pojawia się coś innego, coś większego, coś o wiele większego. Kiedy miłość umiera, kiedy dwoje ludzi się rozstaje i kończy się związek, który już ich nie sycił, nie wzmacniał, nie cieszył, pojawia się możliwość podjęcia dojrzałej decyzji, jakiego związku chcę, jaka w nim mogę być, co ofiarować jemu, jej, a przede wszystkim sobie. I często po latach trwania w relacji, w której od dawna nie było ani miłości, ani pasji, ani szacunku, ani przyjaźni, to jest czas na zaczęcie czegoś nowego. Może na mniejszą, ale szczęśliwszą miarę. Kiedy odchodzą bliscy, kiedy umierają, to po czasie odkrywamy, że świat mimo wszystko istnieje, że życie jest większe niż śmierć, że można dalej żyć. Iż to życie ma sens. Kiedy dochodzimy do własnego kresu, kiedy zbliża się nasza nieodłączna towarzyszka, towarzyszka życia, śmierć, to świadomość, że jest z nami cały czas. Te słowa memento mori. Pamiętaj. To też przeminie. Naprawdę mogą być motywacją. Póki oddychasz. Póki żyjesz. Do życia pełniej. Do życia mocniej. Bardziej świadomie. Bardziej odpowiedzialnie.
życia pełną piersią. Życia z szacunkiem dla ciała, bez którego nie ma życia. Wszystko się kończy, ale wszystko ma sens. Skończyła się jesień. Zaczyna się zima. Jesień, która ma kolorowe przebłyski, ale głównie jest szara. Coraz krótsze dni, które na szczęście teraz powoli zaczynają się wydłużać. Szarość, bezruch. Poczucie, że wszystko usypia, zatrzymuje się. Ogranicza do najbardziej koniecznego minimum. Tak, jesień to przede wszystkim szarość. Deszcze. Niebo zaciągnięte ołowianymi chmurami. O, słońce niebieskości. Coraz mniej kolorowych liści. Coraz krótsze dni. Jesień to metafora życia, które się cofa. Które jest w odwrocie. Które ustępuje. Którego jest coraz mniej. Ale nieraz zdarzało nam się wyjechać poza miasto właśnie w tej porze późnej jesieni, wczesnej zimy. Stanąć wśród pól i zobaczyć, że niektóre pola są zielone, że już teraz coś na nich kiełkuje, że za chwilę być może nie będzie tego widać, bo będą przykryte śniegiem. Ale teraz jest. Świeża. Początkująca zieleń. Kiełki zbóż, które rwą się. Ku słońcu, ku światu. I być może za kilka dni przykryje śnieg. Może niewielka warstewka śniegu, a może całkiem gruba pierzyna. I będzie się wydawało, że ta zieleń umrze. Że cały świat okryje się mrozem, zimnym, zastygnięciem. I miną dni, tygodnie. A potem słońca będzie coraz więcej, coraz dłuższe dni. Nagle wszystko stopnieje. Wszystko wystrzeli w górę, ku niebu, ku słońcu, patrząc z zachwytem na tę wiosnę. Na wiosnę, która co roku zaskakuje nas energią i gotowością do wzrostu, gotowością do unieważnienia i długich, pustych, jesiennych dni. I mroźnej, groźnej zimy. I nagle z tą energią, z tą niefrasobliwością zaczną pojawiać się listki i kwiaty i ptaki. Zaczną wracać do nas owady.
pojawią się wyspane małe i większe zwierzątka. Zacznie wracać życie. Życie, które przebije się przez różne skorupy. Życie, które czeka na dogodny moment, żeby znowu zostać poczute, żeby znowu doświadczać go w ciele, w powietrzu, we wdechu i wydechu, w dobrej energii, w dobrej wibracji. Wiosna, która zaprasza do wyjścia, wyjścia z domu, wyjścia z marazmu, z zastoju, z niewiary. Możemy wówczas poczuć, że przeżyliśmy, że przetrwaliśmy czas, który był jak potrzask, który przyszedł i który odszedł, jak dzień, który był kresem, a jednocześnie był początkiem, bo zawsze, równocześnie, gdy coś się kończy, to coś dokładnie w tym samym momencie się zaczyna.